Cześć, Dzień dobry. tu Ola i Muhammad. I oglądacie kanał Poleć i Travis. Okazja do nagrania dzisiejszego odcinka jest wyjątkowa, dlatego że kiedy oglądacie ten odcinek 12 grudnia, minął dokładnie rok, od kiedy przyjechaliśmy na Maltę. Dokładnie tego dnia, rok temu, wylądowaliśmy na lotnisku w Lua na Malcie i pojechaliśmy do naszego pierwszego mieszkania wynajętego na Airbnb. Plan był taki, że zostaniemy tu najwyżej na 2-3 miesiące i pojedziemy gdzieś dalej, ale oto jesteśmy tutaj rok później, cały czas w tym samym kraju. Co się wydarzyło? Jak już wiecie, możliwości podróży nie było zbyt wiele, dlatego postanowiliśmy, że zostaniemy na Malcie, popracujemy tutaj, odłożymy jeszcze trochę pieniędzy na dalszą podróż i poczekamy na poprawę sytuacji. Rok to jest wystarczająco dużo czasu, żeby zweryfikować swoje wyobrażenia o jakimś miejscu, żeby zobaczyć, co nam się tutaj tak naprawdę podoba, a co nie. I żeby spojrzeć trochę krytycznym okiem na swoje miejsce zamieszkania. Dlatego dzisiaj podsumujemy dla Was ten rok na Malcie, powiemy Wam, co nam się tutaj podoba, co nie i czy jesteśmy zadowoleni z życia tutaj. Czy dobrze nam się tutaj żyje? Tak. Czy uważamy, że Malta to idealne miejsce do życia? Nie. Czy są rzeczy, które podobają nam się na Malcie? Tak, oczywiście. Czy podoba nam się tutaj wszystko? Nie, oczywiście nie. Teraz właśnie opowiemy Wam o tym, jak pozytywnie i jak negatywnie zaskoczyła nas Malta. A dzisiaj zaczynamy od negatywnej rzeczy. Pierwsza rzecz jest transport publiczny. To nas troszeczkę zszokowało, dlatego że wszyscy mówią, że transport publiczny na Malcie jest taki świetny, a my po roku wiemy już, że jest beznadziejny. Nie. Mohamed może więcej o tym opowiedzieć, dlatego że on codziennie dojeżdża do pracy, do biura, do Valetty, od której dzieli nas 19 kilometrów, a dojazd do pracy zajmuje ponad godzinę, a powrót około 2. Tak, oczywiście. Transport publiczny jest tutaj straszny. Autobusy się spóźniają, czasem w ogóle nie przyjeżdżają, czasem się nie zatrzymują, dlatego że są już pełne pasażerów, więc kierowcy nie zabierają następnych. A jak tylko zacznie padać deszcz, to już w ogóle możemy liczyć na to, że nigdzie autobusem nie dojedziemy. Jest po prostu strasznie. Wydaje się, że wszędzie na Malcie jest blisko, ale tak naprawdę są ogromne korki i tymi autobusami jedzie się naprawdę bardzo, bardzo długo. Przejechanie z jednego końca Malty na drugi, które dzieli około 30 km, zajmuje często 2 albo 2,5 godziny. Także jesteśmy bardzo zawiedzeni publicznym transportem i w ogóle go nie polecamy. Kolejna rzecz, która nas negatywnie zaskoczyła, bo miała bardzo pozytywne opinie wśród cudzoziemców tutaj na Malcie, to jest opieka zdrowotna. I ja tutaj mam sporo doświadczeń i zarówno z publiczną opieką zdrowotną, jak i prywatną. I muszę Wam powiedzieć, że jestem naprawdę bardzo, bardzo zawiedziona, dlatego że na przykład oczekiwanie na pobranie krwi do badania wynosi tutaj w publicznej placówce przynajmniej 2 tygodnie, a ostatnio już osiągnęło czas oczekiwania powyżej miesiąca, także to jest bardzo długo. Na wizyty u lekarza specjalisty w prywatnym szpitalu, do którego ja chodzę, czeka się 2 miesiące. Dlatego, że są takie kolejki i jest też coraz mniej lekarzy na Malcie, bo lekarze z Malty również emigrują za granicę, na przykład do Wielkiej Brytanii, tam gdzie mogą liczyć na wyższe pensje. Także powiem Wam, że tutaj byłam bardzo negatywnie zaskoczona, bo słyszeliśmy same pozytywne opinie na temat opieki zdrowotnej tutaj, a tak samo i publiczna i prywatna trochę mnie zaskoczyła pod względem właśnie czasu oczekiwania na różne badania i wizyty. I z opieką zdrowotną wiąże się też kolejna rzecz, która jest dosyć niekorzystna, jeżeli żyjemy i pracujemy na Malcie. Ja jakiś czas temu byłam chora i tutaj na Malcie pracodawcy mają obowiązek płacić pełną pensję tylko przez pierwsze 10 dni zwolnienia lekarskiego. Później to płatne zwolnienie lekarskie zmniejsza się przez kolejne 10 dni do 50%,
A dalej, czy nam się należy, czy nie, zależy już od konkretnej sytuacji, ale pracodawcy nie mają obowiązku płacić za dłuższe zwolnienie lekarskie. 10 dni w ciągu roku, które jest płatne 100%, to jest tak naprawdę bardzo mało, bo wystarczy zachorować raz, a porządnie, i tak naprawdę cały ten limit jest już wykorzystany na cały rok. I to niestety jest rzecz, którą oceniam tutaj na minus, bo wiadomo, każdemu zdarza się zachorować i trzeba po prostu pójść na zwolnienie, bo chory człowiek nie jest w stanie pojechać do pracy. Następnym rzecz tutaj jest chaos. Na przykład, kiedy jedziesz do biuro publiczne, tu jest masakra, potrzebujesz dużo czasu. Na przykład czas oficjalny jest tygodnie i potrzebujesz czekać na przykład 2 albo 3 albo 4, zależy. Zależy od kogo, nie wiesz, zależy od jakiego, nie wiesz, ale zależy. Tak, tutaj załatwienie czegokolwiek, czy w banku, czy w urzędzie, zajmuje mnóstwo czasu. Rzecz, którą można byłoby naprawdę załatwić w 10 minut, tutaj załatwia się w kilka tygodni i my też jesteśmy dobrym przykładem na to, że tak to działa. Opowiadałam o tym w 2 odcinkach podcastu, jeżeli chcecie jeszcze ich wysłuchać. Jest to naprawdę bardzo uciążliwe, jeżeli się tutaj mieszka i chce się coś załatwić szybko, a tutaj każdy cię zbywa i każdy tak naprawdę wszystko przeciąga, ile się da. Nikt się nigdzie nie spieszy, nikomu na niczym nie zależy, no po prostu jak będzie, to będzie i masz czekać. No. I jeszcze taka rzecz, ograniczona przestrzeń na Malcie. Nam bardzo brakuje tego, że nie możemy tutaj wsiąść w samochód i pojechać sobie na jakąś wycieczkę na weekend do innego kraju albo do innej części kraju, no bo Malta jest mała, więc tak naprawdę nie ma to znaczenia. Bardzo nam tego brakuje, że jest taka ograniczona przestrzeń i nie możemy sobie gdzieś dalej podróżować bez konieczności lotu samolotem. Na samej Malcie jest oczywiście dużo miejsc do zobaczenia, ale po roku jest ich już naprawdę niewiele. I niestety nam to troszeczkę doskwiera, że nie możemy pojechać nigdzie samochodem. Jeżeli chcemy wyjechać z Malty, no to musimy lecieć samolotem, bo nie ma innej możliwości. Oczywiście nie wszystko jest negatywne, bo gdyby tak było, to już byśmy na Malcie nie mieszkali. Jest bardzo dużo pozytywnych stron życia na Malcie. I pierwszą taką rzeczą jest to, że mamy więcej urlopu na Malcie niż w Polsce. No oczywiście, to jest dobre. No. Jest tego odrobinę więcej. Na Malcie mamy 27 dni pełnopłatnego urlopu w roku, czyli jeden dzień więcej niż w Polsce. Ale tak jakby ten urlop przysługuje każdemu bez względu na staż pracy. Każdy dostaje 27 dni urlopu w roku i tyle. Dodatkowo mamy jeszcze 14 świąt państwowych, które są dniami wolnymi od pracy. I to też jest więcej niż w Polsce, bo w Polsce mamy takich dni 13, więc tutaj mamy o jeden dzień więcej. Także ja to oceniam bardzo na plus. Mogą być to tylko 2 dodatkowe dni, ale to zawsze są 2 dodatkowe dni i mamy dłuższe urlopy. I kolejna rzecz, która od razu przychodzi mi do głowy, jeśli chodzi o pracę, to są warunki pracy. I od razu mówię, że to zależy od miejsca pracy, bo my oczywiście porównujemy naszą pracę na Malcie do naszej pracy w Polsce. Oczywiście to były konkretne firmy z konkretnymi zasadami, ale to, co nas pozytywnie zaskoczyło tutaj na Malcie, że tutaj nie dostaliśmy umów śmieciowych. Nie było umowy o dzieło czy umowy zlecenie, po prostu umowa o pracę. I tak samo w moim przypadku, jak i w przypadku Mohameda, obydwoje dostaliśmy od razu w pracy umowę na czas nieokreślony, z zaznaczeniem, że obowiązuje nas 6 miesięcy okresu próbnego, czyli dłużej niż w Polsce. Ale tak czy inaczej, nie jest to tak, że jest umowa na okres próbny i dopiero później jest podpisywana kolejna. Tutaj jest od razu umowa na czas nieokreślony z zaznaczeniem, że mamy ten okres próbny 6 miesięcy. Także ja uważam, że to jest spory plus, że mamy od razu taką pewność zatrudnienia. Jeżeli skończymy ten okres próbny, to tak naprawdę cały czas mamy tę umowę ważną. Następnym rzecz tutaj jest pogoda. Pogoda tutaj jest dobra, bardzo dobra. Nie jak w Polsce.
Pogoda tutaj podobna jak moje miasto w Egipcie jest Port Said. Słońce, kiedy jesteśmy w zimie, jest słońce zawsze. Jest wiatr, pada, ale nie tak samo w Polsce. Tu jest jeden plus, dla mnie jest bardzo ważny. Tak, no pogoda rzeczywiście jest tutaj dobra praktycznie przez cały rok. Oczywiście zdarzają się dni, kiedy pada, kiedy No, jest nie jest dobre, burza. tak. Zwłaszcza teraz właśnie zimą, grudzień, styczeń to są takie miesiące, kiedy sporo pada. Czasami jest to duży problem, ale mimo wszystko w skali roku to jest naprawdę niewiele dni takich, które są deszczowe, gdy nie warto jest wychodzić na zewnątrz. Poza tym rzeczywiście mamy taką pogodę, że jest słonecznie, że jest ładnie i nie ma co ukrywać, że o wiele lepiej się żyje i łatwiej się funkcjonuje, kiedy mamy codziennie praktycznie ładną pogodę. Jaka jest nasza ulubiona aktywność na Malcie? Po pracy jest pływanie. Dokładnie tak. W Polsce mogliśmy sobie chodzić na spacery do parku, bo było No. zielono, a tutaj na Malcie, ponieważ mieszkamy nad morzem, po pracy chodzimy pływać. Nie teraz zimą, ale Nie. generalnie, gdy jest ciepło, więc przez około 6 miesięcy w roku No. przynajmniej, kiedy woda jest ciepła i rzeczywiście można pływać. Kiedy kończymy pracę, to często właśnie chodzimy sobie wieczorami, żeby popływać w morzu. I to jest naprawdę super uczucie. W Polsce tego nie mogliśmy robić, w Warszawie tego nie mogliśmy robić, bo nie mieliśmy dostępu do morza i pogoda by też na to nie pozwoliła. A tutaj to jest rzecz, która naprawdę No, cieszy, że po pracy możemy sobie pójść popływać, popluskać się w wodzie. Bardzo polecam i bardzo, bardzo to lubimy w mieszkaniu na Malcie. a potem mamy jedzenie, owoce morza i rybę. A tutaj jest budowa jak w Egipcie, moje miasto. To dla mnie to jest bardzo dużo plus, też z pogodą. Bo tęskniłem takie jedzenie, rybę i owoce morza i coś tam, to jest dla mnie jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Generalnie my nie lubimy kuchni maltańskiej, bo kuchnia maltańska w dużej mierze opiera się na mięsie. My mięsa jako takiego nie jemy, za to jemy ryby. I właśnie Mohamed uwielbia ryby tutaj, dlatego że Morze Śródziemne te ryby są takie same lub bardzo podobne do tych, które zna z Egiptu. Dlatego Mohamed jest bardzo zadowolony. A ja jestem zadowolona z tego, że jest tu bardzo dużo imigrantów z Włoch, zwłaszcza z Sycylii, co sprawia, że jest dużo dobrej kuchni włoskiej i włoskich słodkości, które są No. przepyszne. I wiemy, że to nie jest kuchnia maltańska, ale jest to jeden z plusów życia na Malcie, że mamy blisko do włoskiej kuchni, którą my osobiście bardzo lubimy. No, oczywiście. Pizza i cannoli, Kanoli. ser tutaj, ser włoski jest bardzo dobry, jak mascarpone, Ricotta jest bardzo ricotta, sosa, popularna, a my na przykład bardzo mozzarella też, lubimy tak. tego typu sery, więc dla nas to jest ogromny plus. Inne rzeczy, jak gnocchi, pizza, zucchini, coś tam, jest bardzo dobre. I ostatnia rzecz, o której byśmy chcieli wspomnieć, to są ludzie. Bo bez względu na to, w jakim miejscu jesteśmy, to głównie ludzie i kontakty z nimi sprawiają, czy dane miejsce będzie dla nas przyjazne, czy nam się spodoba, czy się zaklimatyzujemy, czy nie. I muszę być sprawiedliwa i powiedzieć, że różnie z tym bywało. Poznaliśmy tutaj naprawdę przeróżne osoby, i wspaniałe, i niewspaniałe, ale generalnie możemy ocenić na bardzo duży plus Pozytywny. osoby, które tutaj No. poznaliśmy, i zarówno Maltańczyków, i cudzoziemców, których tutaj poznaliśmy. Większość naszych znajomych to są znajomi z pracy, ale naprawdę poznaliśmy tutaj świetne osoby, które też bardzo nas gdzieś tam wsparły i pomogły. I no to sprawiło, że jednak pobyt tutaj na Malcie był dla nas dużo przyjemniejszy. Tak naprawdę dopiero kiedy zaczęliśmy pracować, zaczęliśmy poznawać ludzi, to
doszliśmy do takiego momentu, że rzeczywiście mieszka nam się tutaj dobrze, że fajnie jest na tej Malcie, więc myślę, że no, częściowo mieliśmy dużo szczęścia, tak. Ale naprawdę muszę pochwalić, że poznaliśmy tutaj świetnych ludzi i nie mieliśmy jakichś takich drastycznie negatywnych nie, nie, doświadczeń. Zdarzały się gorsze, ale większość z nich jest naprawdę bardzo pozytywna. Podsumowując nasz rok na Malcie, czy jesteśmy zadowoleni z tego, że tutaj mieszkamy? Tak. Tak. Oczywiście. Bardzo. Gdybyśmy nie byli, to pewnie byśmy już wyjechali, a tego nie zrobiliśmy. Mam generalnie po tym roku taką refleksję, że gdybym wiedziała, jak wygląda życie na Malcie przed przyjazdem tutaj, to pewnie nigdy byśmy się tutaj nie przeprowadzili. Nie. Ze względu na to, że wyszło to przez przypadek, przyjechaliśmy tutaj na chwilę i zdecydowaliśmy się zostać, to wiedzieliśmy, że musimy sobie poradzić i jakoś te wszystkie przeciwności losu pokonać. Skoro wiedzieliśmy, że musimy się zmobilizować i jakoś przystosować do życia tutaj, to nam się to udało. Pomimo tego, że jest mnóstwo wad życia tutaj i naprawdę mnóstwo problemów, cały chaos organizacyjny i wiele innych rzeczy, które nas maksymalnie irytują, jest też bardzo, bardzo dużo plusów no. I ogólnie oceniamy doświadczenie życia na Malcie na bardzo pozytywne i jesteśmy zadowoleni, że jednak tutaj przyjechaliśmy i że spędziliśmy tutaj cały rok i że jeszcze tutaj zostajemy. Bardzo Wam dziękujemy, że obejrzeliście ten odcinek i dziękujemy też za całe wsparcie, jakie okazaliście nam w tym roku. No, to naprawdę było bardzo, bardzo miłe tak. I też nam jakoś pomogło przetrwać ten rok tutaj. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania na temat no, życia na pisać Malcie, to w komentarze. dajcie znać w komentarzach. Jak Tak. coś będziemy mogli podpowiedzieć, to zrobimy. I pamiętajcie, kciuka w górę i subskrybuj nasz kanał. I subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Tak. Bardzo Wam dziękujemy i do zobaczenia. Cześć. Cześć.